kochani, nie było mnie tu już kilka miesięcy. Wiele się działo, wiele rzeczy się wydarzyło i jak widzicie, jestem w moim nowym domu. W ostatnim vlogu mówiłam wam, że się przeprowadzaliśmy do Teksasu i jesteśmy w Teksasie już od około 10 miesięcy. Szukaliśmy domu przez pierwsze kilka miesięcy, później znaleźliśmy, kupiliśmy, a później przez kolejne kilka miesięcy remontowaliśmy. I no to był cały proces, ale w końcu jeszcze nie jest do końca skończony, jeszcze jest kilka rzeczy, które chcemy poprawić. Ostatni taki większy projekt, który planujemy zrobić, będzie już niedługo skończony, mam nadzieję. Jest to ogródek, będziemy totalnie go przerabiali. Ale tak, już praktycznie tak można powiedzieć, że już czujemy się tutaj jak w domu, co jest super, bo przez wiele miesięcy byliśmy w takim, mieszkaliśmy u mojego męża rodziców, więc no ciężko było się poczuć tak jak w domu. To nie jest jednak, przynajmniej dla mnie, to nie było takie, wiecie, a uczucie, jakbym była w swoim własnym mieszkaniu. Ostatnie kilka miesięcy były niesamowicie stresujące. Ten cały po prostu remont, ten cały proces to po prostu jest... spodziewałam się, że będzie stresujące, ale nie aż tak. Wiele właśnie się wydarzyło. Były oczywiście nieprzyjemne sytuacje, jak zwykle, z robotnikami, jak to jest. Ale w końcu i tak się cieszę, że skończony już ten remont i że możemy tutaj mieszkać, bo przez wiele miesięcy miałam wrażenie, że to nigdy, że ten remont po prostu nigdy się nie skończy. Tak więc i tak jestem niesamowicie szczęśliwa z tego powodu. Ale po prostu czuję, że nie wiem, chyba ten remont cały mnie tak wykończył, że nadal czuję się strasznie tak wykończona i psychicznie, i fizycznie. Nie wiem, kiedy po prostu będę czuła się już normalnie, bo tak codziennie praktycznie jestem tak zmęczona. I zresztą byłam nawet u lekarza w piątek i dzisiaj robiłam badania krwi, żeby sprawdzić, czy po prostu nie ma to żadnego podłoża właśnie zdrowotnego, a czy to faktycznie po prostu jest takie wykończenie po stresie i po tym wszystkim. Więc zobaczymy. Ale tak, i tak się cieszę, że w końcu sięgnęłam po kamerę i w końcu zaczęłam nagrywać, bo bardzo, ale to bardzo mi tego brakowało. Po prostu nagrywanie i sprawia mi mnóstwo frajdy i no jest nadal moim takim hobby, więc brakowało mi właśnie takiego czasu, żeby poświęcić się temu, ale kompletnie nie miałam. Nie miałam kompletnie czasu, bo nie dość, że musiałam... nadal pracuję w tej samej firmie na pełen etat i dodatkowo się zajmować tym całym remontem. Kolejna jaszczurka mi tutaj wlazła do domu. Muszę coś z tym zrobić. Po prostu mamy tu... Za mną jest taki... park, las miejski. Więc jest tu dużo zwierząt i dużo także w Teksasie jest takich robaków i po prostu się do tego nadal przyzwyczajam. Tak więc jest tu mnóstwo jaszczurek, które gubią ogony i te ogony po prostu po całym domu latają. Tak więc nadal się do tego przyzwyczajam. Ale kurczę, tyle się po prostu wydarzyło, że nawet nie wiem, co by wam tutaj opowiadać, na czym się tu skupić, co was najbardziej tak naprawdę interesuje. I też nagrywałam mnóstwo przez ten cały okres, tylko kompletnie nie miałam czasu na montaż tego wszystkiego, więc tak się zastanawiam, co by tutaj spriorytetyzować i co, na czym się skupić, żeby tutaj zmontować dla was i wrzucić na kanał. Tak więc dajcie mi znać, bo mam, nagrałam house tour taki przed remontem, więc bym mogła pokazać, jak to wszystko wyglądało przed tym, ale też może chcecie zobaczyć po prostu, jak teraz
dom wygląda. Tak się zastanawiam właśnie, co tutaj wrzucić. Tak, chciałam po prostu nagrać taki krótki film, by wam nieco zaktualizować, a co się u mnie działo i gdzie aktualnie jestem i co porabiam. I zobaczymy się już niedługo w kolejnym filmiku. Pa, pa!